Cześć, witam was, drodzy widzowie, serdecznie pozdrawiam. Zgodnie z zapowiedzią, my pójdziemy tutaj sobie eksplorować, tylko co to jest za teren w ogóle? Czy odkryjemy tu jakiś punkt łaski? Ten mnie? Co to jest w ogóle za zamek? Co to jest za miejsce, ja się pytam. To są jakieś budynki oznaczone. Dobra. Też tak na pewniaczka głównym wejściem. Mam nadzieję, że tutaj w zamku będą regenerowane te butelki. Strzały, świetnie. Tam chyba pytanie, nie, no nie obejdziemy, a podejrzewam, że z drugiej strony jest symetrycznie, więc nie ma co iść tamtą. Już by mogło coś być. No nie, z wyskoku i ogłuszenie, nie? Drugi strzał. Błyskamienny świetlik. Się tu trochę dalej. Właśnie, ja bym chciał tamtego zaatakować. Musiał się ruszyć. Świetnie, tak to my możemy walczyć. Pięknie. Okej, ale ten znacznik już możemy zlikwidować. Też, że tutaj w nocy. A co, ty w ogóle się nie zaniepokoiłeś? Serio? W ogóle się nie zorientował. Dobra, tu jest to wejście do Akademii Lariukari, ale z tego co pamiętam, my potrzebujemy jakiegoś klucza, ale punkt łaski sobie odblokujmy. Tak, ja spróbuję podejść do tych drzwi. Nie wydaje mi się, żebyśmy jakiś klucz zdobyli. Mapa miejsca spotkania. Ta, ale teraz to mnie zaciekawiło. Gdzie to będzie?
prosta mapa. Kurde, gdzieś tam, tak? Tu. Albo tu. I chyba tam dostaniemy ten klucz do akademii. To już by był znaczący postęp. Dobra, my weszliśmy z tej strony. Zobaczmy, czy tu kogoś nie ma, albo czegoś do zdobycia. Tarcza, świetnie. Niebiesko-biała tarcza. Dobra, motylki. Dobra, wydaje mi się, że tutaj nic już nie byłoby. A my musielibyśmy się udać. Okej, tam. Zobaczmy, czy tam znajdziemy ten klucz też. Proszę dajcie, przypominajcie mi w komentarzach, że obiecałem zrobić odcinek z koopa. A to jest ta starucha. Czy ja chcę z tobą gadać? Chyba niekoniecznie. Tam był jakiś kwiatek, pewnie Lilia Triny. Ja powiem wam, tak jak na początku strasznie ta gra mi nie szła, to teraz już trochę lepiej się w niej czuję. Wiem mniej więcej, o co kaman. Dwójeczki najpierw. Trawa tym bardziej długo nie widziałem. Cały czas gdzieś tu słyszę chrabąszcza. Tam na górze pewnie zostawiłem go, cholera. Mogłyby być jakieś fajne popioły wojny. To jest kościół różany. A co wy tu jeszcze tak samotnie spacerujecie? Wielki. Ten kwiatek, serio? Znowu zlekceważyłem ich. Dobra, wyruszymy tutaj. Właściwie daleko nie powinniśmy mieć. Może jednak, ale możemy przenieść się tu.
wrócić po swoje runy, rzecz jasna, 14 tysięcy. Nigdzie nie leży, tak piechotą sobie nie chodzi. Teraz może bez choiraczenia zachowawczo sobie zagramy. W zasadzie ginę przez głupie błędy, nie? Bo tak naprawdę, no przecież ich bym pokonał, nie? Gdybym sobie zrobił tu miejsce. Dzielnica świątynna. Wygląda na mapie, ok. To jest ten punkt, gdzie powinniśmy znaleźć klucz albo kolejny. Czegoś tu pilnuje. No ja bym usłyszał te kroki w wodzie. Dawaj! Nie, 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 nie. Drugi raz w tym odcinku, drugi raz. Gdybyśmy to zrobili powoli. Dobra, mam nadzieję, że może był tu jakiś punkt Mariki. Tak, jest posążek Mariki. Punkt, posążek, wszystko jedno. Dobra, teraz pełną parą polecimy. Jezu, znowu po mnie. Dobra, do trzech razy sztuka. Za dużo ich tu, za dużo, zdecydowanie. Dobra, posąg Mariki, runy, runy, runy. Potem walka. Teraz robimy to, no tu przecież nie są tacy ciężcy. Dobra, już jest dzień, też będzie lepsza widoczność. Gdzie to moje runy?
już jestem spokojniejszy. Kurde. Nie chciałem naprowadzania. Dobra, ten ciężarny. Jeszcze dwójka. Kryształowy pączek, serio? To jest takie cenne. Wierzę, że w tej lokalizacji nic więcej by nie było. Tam jest jeszcze ta wieża. Po nim, po kwiatku. Nie jest wart nawet tych run. Bo chciałem tu sobie dokładnie przejrzeć to miejsce. Tam jest pełno tych latających. A ten kwiatek by mi przeszkadzał. No co to tak dziwnie mapa? Aha, dobra, bo tam się kończy. I ja bym chciał tą mapę zobaczyć jeszcze. Chyba ten drugi. Dobra, ale to miejsce mamy odhaczone przynajmniej. Ale to są namane, tak? Czy ja coś z nich więcej dostanę? No sprawdzimy sobie, co tak na szybko. Wyposażenie, łuk. Dobra, miałem mu. O nie. To chyba nie jest miejsce.
gdzie bym chciał się w tej chwili znaleźć. Możesz sobie objedziemy tu tak bokiem. No on mnie widzi. Jezu, znik. Walka, dobra. To wygląda, że jak bez walki nie damy rady. Przydałby się tu jakiś punkt łaski na zasadzie. A on się tak będzie bawił. Nie zdążę, no ja nie mam szans. Dobra, przejdźmy tu może. Nie było nas na tych terenach, ale zależy mi, żeby odkryć tutaj jakoś punkt łaski w tej okolicy, aby mieć blisko do smoka, a z nim sobie zawalczymy już w kolejnym odcinku. Ona mnie zbyt wiele... Ta śpiewająca, ona ma przeraźliwy głos. No. Nie chce mi się czekać. Złoty run na 6 poziomie. Pewnie, że fajna znajdźka z nich. Bez mapy ciężko. Ale dobra, mamy punkt łaski chociaż. Więc sobie odpocznijmy przy nim. Nawet odpocznijmy, zobaczmy ile potrzeba na następny poziom. Tysiąca mi brakuje, no to czemu by tego nie zrobić, nie? A to jest chyba akurat tysiaczek. No jache. I co, pójdziemy w wytrzymałość, co, bo siły chyba wystarczająco mam, 33 poziom. Dobra, i w tym miejscu, drodzy widzowie, ja chciałbym się pożegnać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Oczywiście gorąco was zachęcam do wsparcia kanału w postaci subskrypcji, łapek w górę. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju tego kanału. A ja w tym miejscu chciałbym się żegnać. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.